Witajcie moi drodzy, Iwona Chrzanowska. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem zła, które zewsząd, ze wszystkich przekazów medialnych do nas, jak w czasach obecnych. Dosłownie z każdego kąta, z internetu, z telewizji, z billboardów atakują nas, nasze umysły, rozmaite rzeczywiste albo i nierzeczywiste informacje o kolejnych tragediach. Często wstrząsającymi obrazami jesteśmy przesyceni dramaturgią życia. Owszem, są ludzie, którym pasuje taki klimat, dostają adrenaliny i świetnie czują się po prostu w tych tematach. Jednak ja bym chciała przeciwstawić się z moim kanałem i tej jakby stanąć w opozycji do tego zła, które nas zewsząd atakuje i pokazać fajne, pozytywne aspekty życia, takie, które nie przez wszystkich są doceniane i właściwie oceniane. Stąd mój apel do ludzi, którzy zechcieliby zechcieliby podzielić się tutaj u mnie na filmie jakimś swoim sposobem, własnym kluczem autorskim, bo wiadomo, że jesteśmy inni, nie ma optymalnego rozwiązania i optymalnego sposobu na szczęście. Ale po prostu podzielić się własnym, indywidualnym sposobem na sukces, na zdrowie, na miłość, na długowieczność, pasjami. Choćby po to, by inspirować widzów, którzy tkwią w marazmie czy w jakimś sceptycyzmie, żeby zainspirować ich do odejścia, do działania, do odejścia od negacji, agresji, złości, jakiegoś poczucia winy czy poczucia mniejszości, niższości. Zachęcam serdecznie te osoby, które mają odwagę i jakby tutaj chęć podzielenia się i zainspirowania innych. Zapraszam serdecznie, napiszcie do mnie, z pewnością odpiszę. Pozdrawiam.